Chciałbyś małego boosterka? Classic Holo czy Galactic Holo? To nie, to znowu jest trudne do pytania są. Powiesz mi coś więcej na temat tego czegoś, czego nie możesz powiedzieć, ale trochę pokazałeś i tutaj niektórzy mogą się domyślać, ale nie wiem, czy się domyślą. Ja tutaj zrobię slow motion takie, będzie... To wtedy pozwę cię. Dziękuję za udział w programie. Witam wszystkich, tu Hikomikos. Dzisiaj zaczynam tak trochę nietypowo, bo to będzie pierwszy odcinek podcastu związanego z Pokemonami. I moim dzisiejszym gościem będzie Rafał, Pokemon Kanto PSA. Siemanko. Witam, witam wszystkich, hej. Ostatnio dużo się dzieje odnośnie kart Pokemon. Co powiesz o podwyżce cen przez PSA-kę? Bo ostatnio Logan Paul otwierał karty Pokemon, no a trzy dni później, od 1 marca, praktycznie dwukrotnie podrożały ceny kart, właściwie sam grading kart PSA. No tak, te podwyżki są zatrważające, można wręcz powiedzieć, ze względu na to, że tak jak już wspomniałeś, część z nich to jest podwojenie ceny, część nawet więcej. PSA tłumaczy się w pewien przewrotny według mnie sposób, ponieważ mówią, że mają tak dużo kart do zgradowania, ze względu na to, że mamy szał pokemonowy na całym świecie, więc wszyscy wysyłają wszystko. Zarówno karty holograficzne, jak i zwykłe komony, jak i karty, które są w stanie kryształ mięta, jak i te, które nadają się tylko i wyłącznie do wyrzucania do śmieci. No chyba, że ktoś ma do nich jakiś sentyment, no to to zmienia sprawę. Ale tych kart jest tak dużo, to są dziesiątki tysięcy kart wysyłane miesiąc w miesiąc, że ta najtańsza, ta najbardziej ekonomiczna opcja wysyłania do PSA jest zakorkowana na ponad 12 miesięcy. Wow. Frustracja u ludzi jest olbrzymia, dlatego PSA jako moloch i gigant gradingu stwierdził, że musi dokonać zmiany. PSA w zeszłym roku też było wykupione przez grupę inwestycyjną, więc traktują to wyłącznie kapitałowo. I jakby co grupa kapitałowa mogła wymyśleć innego jak sytuację, gdzie ludzie wysyłają taką ilość kart, że oni nie potrafią jej przerobić. Nie, nie zatrudnimy więcej ludzi. Nie, nie usprawnimy procesu gradowania, nie zrobimy jakiejś innowacji, po prostu podniesiemy ceny. Więc... najlepiej. Dla tak. nich i ich portfela. Dla nich tak, ze względu na to, że ludzie i tak będą wysyłać, może jakąś mniejszą ilość, ale nadal będą to zatrważające ilości, a oni zysk będą mieć większe od 200 do 250%. Dla mnie takie tłumaczenie, że oni sobie nie dają rady, więc podnoszą ceny po to, żeby klienci ograniczyli wysyłanie kart, jest nielogiczne. Znaczy, jest w pewien sposób logiczne, bo część ludzi przestanie wysyłać Bulbazaury w stanie PSA 3 do gradingu, więc to może rzeczywiście zadziała, ale według mnie powinni raczej zadziałać, podziałać na swoje wewnętrzne struktury, sposób gradingu, żeby to wszystko unowocześnić, a nie żeby po prostu podwyższyć ceny. I jak pewnie każdy się spodziewa, dla ludzi spoza Stanów Zjednoczonych dostęp do gradingu znacznie zmaleje, bo te ceny, które widzimy na stronie internetowej, te tam 20, 50, 100 dolarów, to jest jedno, ale PSA w ogóle w taki nieeuropejski sposób komunikuje, ile to kosztuje, bo tak, nie informują o tym, że trzeba płacić membership, nie informują za bardzo o tym, że jeżeli przekroczysz value danej karty, gdzie oni to oceniają i ty w sumie masz mało do powiedzenia jako konsument, to musisz dopłacić dodatkowe fee, dodatkową prowizję za ten grading, za odsyłkę. Za odsyłkę, jak już kiedyś rozmawialiśmy podczas naszej pierwszej rozmowy na żywo, te odsyłki są w horrendalnych cenach, więc tak naprawdę te 20 czy 50 dolarów to jest tylko część kosztów, które tak naprawdę trzeba za ten grading zapłacić. Graded Gem i Lutkins pewnie zaraz podwyższą ceny i to znacznie. Pytanie w ogóle, co się wydarzy z kartami, które jeszcze tak de facto nie zostały zarejestrowane przez PSA. No właśnie, ja mam chyba taką sytuację, że część z tych kart, ja już opłaciłem zamówienie i nie wiem, czy te karty wiszą nadal, bo ja je wysyłałem jakoś przed grudniem,
A rachunek mi wystawili jakoś w lutym. Ja musiałem zapłacić tam 500 funtów za, już nie pamiętam, niecałe 60 kart. Bo jak się okazało, ja zapomniałem, że to było jeszcze niezapłacone i oni mi wystawiają nagle z dnia na dzień. Termin 7 dni. Mówię, okej, dobra, nie zapłaciłem za te karty. Faktycznie, bo te karty były przetwarzane przez nich dopiero. To był tak wolny proces, że oni też byli zaspamieni tymi wszystkimi kartami. No bo faktycznie bardzo dużo osób zdecydowało się na te gradingi teraz i ja tak samo, nawet w tym momencie zrobiłem tak, że ogłosiłem się na jednej grupie, że wezmę, zgraduję karty i wziąłem od jednej osoby z Warszawy na przykład trzy karty do gradingu. To jest Umbreon, Raichu i Charizard z Evolutions. No i te karty, tam policzyłem, że wstępnie, a stówka wyjdzie, to jak będzie dopłata, to się jeszcze zgadamy. No i kurde, teraz PSA podwyższa dwukrotnie ceny i tam przykładowo zamiast tych, bo Ludkins tam chyba charge'uje 10 funtów, to będzie chyba teraz 20, nie wiem, bo na razie cennik jest zablokowany na stronie. No i w tym momencie nie wiem, jak to będzie z kolejnymi kartami. A mam potencjalnych kandydatów do PSA-ki, na przykład ostatnio zdobyte przeze mnie to są Charizardy VMAX z Rainbow Rare, te z Champions Path. Są w super stanie. Dwie z nich oceniłbym, znaczy jedną bym ocenił na dziewiątkę, a dwie potencjalne dyszki są, więc myślałem tu o potencjalnym handlu, żeby sprzedać te karty w późniejszym czasie, bo mógłbym sobie pozwolić na grading innych kart, które mam tam w kolekcji. I na przykład teraz, jak zobaczyłem, że PSA podwyższa dwukrotnie ceny, to miałem wysyłać tak: Charmandera, Bulbazaura, Squirtla, Pikachu z czerwonymi policzkami do PSA-ki. No ale kurczę, te ceny teraz będą odstraszały potencjalnych właśnie kolekcjonerów, którzy chcą wysłać karty do gradingu. Nawet tak do kolekcji albo z sentymentu, bo na przykład lubią jakąś kartę. To No kurczę. prawda. Jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że pomimo podwyższenia tych cen, to PSA dalej jest zapchane, więc płacąc dwa razy większą cenę już dzisiaj, czyli za ten najtańszy pakiet 20 dolców, pomijając te wszystkie koszta, o których wcześniej mówiliśmy, a drugi wariant za 50 dolców, to i tak PSA jest zapchane na ponad rok. Więc jakby ktoś płacąc więcej mógłby oczekiwać, że dostanie tę kartę szybciej, a on dostanie Tak. tę kartę szybciej, ale jak zapłaci 100 albo $150 per karta. To jest w Więc. ogóle przegięcie. Jak można? Znaczy, no można, bo to jest wolny rynek. Tutaj każdy robi to, co chce. Można dyktować ceny. Tak samo. Kurczę, co sądzisz na temat tego, co ludzie robią w Polsce obecnie? Bo wiem, że Shining Fates, dodatek, debiutuje w Polsce, jest to gorący towar. Co gdzieś rzucą taniej? Ludzie wykupują? Przykładowo, nie wiem, powiedzmy Elite Trainer Boxy z Eevee. Box kosztuje, nie wiem, 200-300 zł. Ludzie kupują? Wystawiają. Sprzedam boxa za 550, sprzedam za 600. Kurde, to jest, mi się wydaje, niefajne. To jest przede wszystkim działanie na krótką metę, bo takie sprzedawanie skończy się wtedy, kiedy skończy się na to popyt. A jakby to powiedzieć, w którymś momencie może się okazać, że wszyscy ci, którzy tak szybko to kupują, są jedynymi, którzy chcą to nabyć. Przykład. Pamiętam, jak chyba z tydzień temu ktoś opublikował boostery z McDonald'sa. Było ich tam chyba 10 sztuk i cena wystawiona była na poziomie 125 zł, więc była znacznie większa niż to, po jakiej cenie to pewnie zostało zakupione, już licząc razem z cłem czy z dostawą i ze wszystkimi innymi możliwymi kosztami. No i właściwie ta osoba, którą serdecznie pozdrawiam i spoko, że chciała to wystawić, jakby no, wolny rynek, możemy wystawiać wszystko w takich cenach, jak chcemy, ale do czego dążę? Tak, przez kilka dni, z tego co widziałem, w tym poście sprzedało się 5 boosterów. Dokładnie następnego dnia ja wystawiłem na sprzedaż swoich 300 boosterów z McDonalda, gdzie oprócz saszetki był cały pakiet. Tak, ta zabawka, tamto pudełko składane, czy te Tak. naklejki, coś takiego. I, no i to było po cenie rynkowej znacznie niższej niż ta od poprzedniego sprzedawcy, bo to było 5 dych. I ja tak de facto przez pierwsze 2 dni sprzedałem prawie wszystko,
Na ten moment zostało 6 sztuk z 300, ale widzisz, cena jest taka, że jest zgodna z równowagą rynkową. W sensie ludzie są w stanie tyle za to zapłacić, że ta cena nie jest jeszcze przegięta. Natomiast w momencie, kiedy ktoś kupuje towar za 200 zł i w tej samej minucie wystawia go za 500, czyli chce zarobić ponad 100% na tym zakupie, to szczerze powiedziawszy, według mnie musiałby być to towar bardzo deficytowy, bardzo ograniczony, już prędzej vintage niż taki modernowy. No i jakby ta skala stopy zwrotu jest według mnie zatrważająca. Ja rozumiem, że ktoś chce zrobić 10, 15%. Okej, to jest dla mnie oczywiste, bo są prowizje na Allegro, są prowizje na eBayu, to jest jasna sprawa. Ale 100, 150, 200, 800, 1000% w ciągu od zakupu do automatycznej sprzedaży, to jest to według mnie przesada. I to nie jest zdrowe dla rynku, bo to powoduje, że ludzie mają dosyć. Bo ja zauważyłem ten trend bardzo mocno na Instagramie, zwłaszcza u Instagramerów ze Stanów albo z Australii, że w momencie, kiedy ludzie właśnie tak galopują z cenami, nie jest to wzrost organiczny, tylko jest to wzrost na zasadzie kupuję pudełko za 100, wystawiam za 300 czy za 500, ludzie zrażają się do tego hobby i mają tego po prostu coraz bardziej dosyć. No tak, bo zobaczą potem jakieś takie kosmiczne ceny w ogóle odrealnione i no kurde, ktoś powie, no przecież nie dam powiedzmy 600 zł za boksa z kartami dla dziecka, czy coś takiego, nawet jak, no nie wiem. No na przykład, dokładnie. Więc myślę, że te ceny są zniechęcające dla wielu i też ta chciwość, która jest no, wręcz według mnie nie do opisania. No, ja rozumiem, że coś kupuje się inwestycyjnie, bo do Pokémonów można podchodzić różnie. Może to być hobby kolekcjonerskie i przy okazji kiedyś z tego można mieć jakąś stopę zwrotu, a można mieć podejście totalnie chłodne i matematyczne i kupować wyłącznie te rzeczy, które dają odpowiedni zwrot. I to jest okej, nie ma w tym absolutnie nic złego. Ale w momencie, kiedy kupujemy coś po 100, a chcemy od razu Od sprzedać razu, za... właśnie to jest najgorsze, że ludzie kupują i osoby, które potem chcą kupić te karty, powiedzmy, żeby otworzyć, czy do kolekcji, to nie mają takiej możliwości, bo potem sklepy świecą pustkami i nigdzie tego nie można znaleźć. Tak, skazani na te absurdalnie wysokie ceny, które są no nie do wytrzymania według mnie. Ja co prawda nie bawię się aż tak mocno w te nowsze sety. Jedyne takie nowe rzeczy to te boostery z McDonalda, które udało mi się przewieźć całkiem szybko ze Stanów do Polski. Jeszcze mi 3 sztuki zostały. No ciekawe, co w nich jest. A co ciekawe, bo odpakowałem tamte pozostałe boostery i nie mam ani jednego startera z Kanto, ani z Johto, więc liczę, że może coś tutaj trafię. O, ja ci powiem, że w tych boosterach, które ja rozprowadziłem w Polsce, było strasznie dużo Cyndaquili. Tak? Autentycznie, było bardzo, bardzo dużo Cyndaquili i było trochę Pikachu. Mówimy o holo czy o zwykłych? Mówię o holo. O samych holo. To właśnie bardzo dużo Cyndaquili było. Z Bulbazaurem było śmiesznie, bo dwa boostery, które sobie zostawiłem, to w środku był Bulbazaur, O. więc znam się na magii i czarodziejstwie. Najprawdopodobniej mogło być różnie. Natomiast tak, z Bulbazaurem mi się ewidentnie udało. Natomiast było bardzo dużo Cyndaquili i było trochę Charmanderów. To może miałem jakąś ognistą paczkę po prostu. No możliwe, bo kurde, nie Być wiem może. od czego to zależy, czy od procesu pakowania, czy jak produkują, potem to rozdzielają, nie mam pojęcia. Ostatnio The Pokémon Company strasznie szybko produkuje te karty i nawet odbija się to na jakości, z tego co zauważyłem, bo na przykład dużo jest takich uszkodzonych kart, krzywo uciętych, coraz więcej tego się wysypuje, że tak Tak, to jakby prawda. kontrola jakości w ogóle poziom zero. No już to idzie na totalną masówkę. Nawet te karty z McDonalda, które widziałem na własne oczy, to uzyskać na nich PSA 10, to znaczy pomijam te aukcje, na których Pikachu się sprzedał za 18 Tak, to jest tysięcy w ogóle dolarów. co to się stało? Co się stało? Jak do tego doszło? Nie wie nikt. Ale.
Ale chodzi o grading tych kart właśnie z okazji 25-lecia, to na pewno nie będzie tak łatwo, ze względu na to, że i centering, i whitening, tego jest po prostu cała masa na tych kartach, już nie mówiąc o printline'ach, odciskach, rysach, tego niestety jest bardzo dużo. Nie, no słabo. Nawet jak teraz patrzę na te swoje holo, to one mają takie uszkodzenia w stylu właśnie kropki na rogu, albo nawet z przodu. Tertwig, który wydaje się ładnym, niby ma centering ładny, to z przodu tak, nie wiem jak to ocenić, takie coś ma odstające z przodu lekko. A, zagięcie takie. Takie zagięcie jakby. Oj, szkoda, szkoda. Mam jednego, powiem ci, chyba z 2017 roku, alolańskiego egzekutora z McDonalda, co były te takie zabawki z wyrzutnią, Pokeball, to on jest śmieszny, bo kurde, nie znalazłem na nim żadnej skazy. Normalnie była ta karta z żetonem wrzucona, plastikowym obok, i nic się tej karcie nie stało. I myślałem właśnie, czy też nie wysłać do PSA-ki tej karty. Taka śmieszna sytuacja, że ja otwieram tą zabawkę i tam właśnie ten McDonaldowy egzekutor w dobrym stanie mi się trafił. I tak jak byłem w Polsce ostatnio, to zrobiłem wielki przegląd kart Pokémon u siebie i powybierałem wszystkie Charizardy, bo to jest no to jest po prostu karta, która się najlepiej sprzedaje, jeśli chodzi o No tak, no karty ładnie. Pokémon. Na przykład Charmander, Charmeleon i Charizard ze Stormfronta, ale poczekaj, zaraz ci pokażę. On jest ciekawym misprintem i zauważyłem, że to jest misprint, a nie żadne przetarcie czy wypalenie, bo on z tyłu ma takie białe plamy. Aha. I to są tak jakby, wiesz, ja sprawdziłem to tak pod lupą i to wygląda jakby tu po prostu nie nadrukowano atramentem tej karty Pokémon. Plus jeszcze na rogu, no nie na rogu, tylko jest takie ciemne A tuż poleciał tusz. dodatkowo. Tak. Tutaj poleciał tusz, a tutaj są białe kropki, takie nienadrukowane. No i ten Charizard nie jest jakoś idealny, ale ze względu na to uszkodzenie myślałem, żeby go wysłać. Może ktoś z kolekcjonerów by się zainteresował takim. Dobry pomysł. To tak za rok go zobaczysz z powrotem. Tak, właśnie, kurczę, jeśli bym go dzisiaj wysyłał, no to chyba za rok, bo te czasy oczekiwania na powrót tych kart to jest tragedia. Plus jeszcze teraz ta podwyżka dwukrotna cen, no to ja chyba się wstrzymam z wysyłką wszystkich tych kart, które tutaj naszykowałem. I na przykład wyślę tylko z 10, bo kurczę, mój portfel płacze. Był plan taki, że o, wyślę sobie karty, tu wyślę 10 kart, tam wyślę 40, tam wyślę 60, one zdążą wrócić, potem wyślę kolejne, będę miał pieniądze, sprzedam jedną, dwie karty, będę miał na kolejną ocenę, a tu klops. I wszyscy tak pomyśleli. Tak, cały świat. A Tak. pandemia, a poszukam sobie, przejrzę moją kolekcję kart Pokémon, na pewno coś wybiorę, tyle czasu mam, przejrzę albumy, potem znajdę coś do wysyłki, do PSA-ki, zapakuję, wyślę, a PSA, krach, nie ma miejsca, nie przyjmują zgłoszeń, rok oczekiwania, 2 lata, nie wiadomo co dalej, podwyżki cen, ciekawe co wymyślą na następnego, kurczę. No zobaczymy. Znaczy, najgorsze jest to, że to jest właśnie taki moloch, który, a molochy i duże takie korpo mają to do siebie, że one nie umieją wprowadzać innowacji, tak jak startupy, świeże firmy na scenie gradingowej, nie potrafią jakby przeskoczyć pewnej generacji ze względu na to, że mają już tak utrwalone procesy i procedury i całą tę mechanikę związaną z gradowaniem, że dla nich jest to po prostu, to by było gigantyczne przedsięwzięcie. Ja właśnie byłem bardzo ciekaw, bo dużo było takich głosów, że PSA w marcu zaprezentuje rozwiązanie tych problemów, które trawią PSA. No A to i oni zapowiedzieli to wcześniej? Że przepraszam? oni zapowiedzieli to wcześniej, że przedstawią Nie. rozwiązanie? Były przecieki, A. że właśnie na początku marca będzie pewnego rodzaju nowość, która zmieni gradowanie. Tylko najważniejsze jest to w tym wszystkim, że Europejczycy w ogóle inaczej reagują do tego niż Amerykanie. Bo jak popatrzyłem, jak reagowali ludzie z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Niemiec, z Włoch, czy tam skądkolwiek obok nas,
to reakcja była taka, że jak to nie dajecie sobie rady z gradowaniem, to jeszcze podwyższacie ceny, to jest bulwersujące. Amerykanie mają tak w 50%, bo to też różnie z nimi bywa. To nie jest, że to jest jedno zdanie dla każdego, ale zauważyłem, że bardzo dużo ludzi ma takie podejście, że świetnie, że podwyższyliście ceny. Dzięki temu ludzie nie będą wysyłać dziadostwa, więc my, prawdziwi amerykańscy kolekcjonerzy, będziemy mogli słać nasze Shadowless Charizardy bez problematycznych kolejek. I w tym wszystkim rozbawiła mnie jeszcze jedna rzecz, ze względu na to, że PSA ogłosiło, że do chyba drugiej albo trzeciej taryfy, czyli tej najtańszej, znowu nie, będą dodawać sliwy, foliowe, plastikowe sliwy, w które będą pakowane case'y. Tak jak po prostu kupuje się dodatkowe sliwy i te Na case'y. po prostu case'a PSA-kę, tak? Tak, dokładnie. To było tak dużo skarg, że te case'y podczas podróży się o siebie ocierają i się rysują, że PSA w ramach podwyżki od 200 do 250% Dorzuci to gratis? postanowiło dorzucić sliwa za darmo. I ja byłem po prostu niesamowicie zaskoczony, jak część bardzo dużych, wręcz gigantycznych profili ze Stanów była, nawet pojawił się taki komentarz, że to jest nowa generacja gradingu. Wyższe ceny i darmowy sleeve, że to jest rewolucja. Ja sobie tak na to patrzę i sobie tak myślę, no to jeszcze rewolucji nie widzieliście. Kurczę, Tragedia. masakra, przecież taki sleeve kosztuje grosz, 2 grosze, bo ja nawet sprawdzałem, ja zamawiałem w tysiącach koszulek, właśnie tych sleeve'ów, to były groszowe ceny, bo bezpośrednio od producenta zamówiłem, jak robiłem na przykład swoje zestawy kart po 10 sztuk, bo to najtańszego sposobu zapakowania szukałem. Bo chciałem zrobić w ogóle kiedyś takie swoje boostery i pierwsza myśl to była, a pójdę w folię, okazało się, że jest mi potrzebna specjalna maszyna pakująca, maszyna zgrzewająca. Potem było, a pójdę w papier, okazało mi się, że potrzebuję wydrukować, potrzebne mi są tak jakby ulotki czy coś, potem mi się też to odechciało. W końcu mówię, dobra, ja robię to na taką małą skalę, że drukarka domowa mi wystarczy, wydrukowałem w domu, zakleiłem te takie boostery customowe i tam jakoś rozdawałem je wtedy. No a teraz to zrobiłem tak po prostu, żeby to było, no. To ja ci pokażę właśnie taki booster, który ja mam zawsze na giveawayach to rozdaję. A, widziałem taki czarny, ale widzę ja już, że jest super złożony z tego, co patrzyłem. Tak, to też prototypowałem kilkukrotnie, żeby było tak jak trzeba. Taki czarny z logo Dokładnie. i on jest właśnie złożony tak jak, podobnie jak boostery. Podobnie, ale inaczej. O tak. Natomiast jest naklejka, jest właśnie ten booster właśnie opakowany. Znaczy ten booster jest po prostu zrobiony z twardego czarnego papieru. Fajnie Żeby to było chyba. śmieszniej, 100 followersów trzeba do kolejnego giveawaya, O! więc teraz ten booster będzie znowu w czyichś rękach. Dobrze, i jakiego masz Instagrama? Przypomnij jeszcze. Pokémon Kanto PSA 10. No, to była przerwa reklamowa. Tak, dokładnie. No nieźle, nieźle. Jestem ciekaw, co się dalej wydarzy, ale kurde, no podejście. Ludzie czekają rok, żeby karta im wróciła, a taki Logan Paul zamawia sobie ekspres i na następny dzień, dwa, trzy już ma ograjdowaną kartę z jego symbolem, że imię i nazwisko, no, otwieranie boostera Logana Paula, coś tam. To właśnie jest. Właśnie, widziałeś ten opening, jak kurczę Freeze kupił boostera za 38 tysięcy dolarów? Znaczy, był w środku Bulbazaur, więc ja nie mogę narzekać. Gdybyś był zadowolony, Bulbasaur, nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Wszystko, Bulbazaur jest, reszta 30 paru tysięcy dolarów to już tam mniejsza sprawa, ale tak mówiąc całkowicie serio. Szkoda, że Pikachu nie miał czerwonych policzków, to można ubolewać, To jest tak bo mi. chyba, że jak jeden jest Pikachu bez czerwonych, to wszystkie są bez czerwonych w boksie. Tak, bo to jest inny print. Więc no niestety, czerwony byłby na pewno znacznie bardziej cenny, niezależnie już nawet od oceny, ale po prostu czerwony jest rzadszy, jest starszy, więc
więc na pewno byłoby lepiej. Chociaż Pikachu sam w sobie też złym wyborem, czy zdobyczą nie jest. No, No jednak. nie, zwłaszcza, że pamiętam, że on bardzo chciał go kupić i teraz no, udało mu się go trafić. Ja mam jednego Pikachu właśnie z czerwonymi policzkami. To jest bez First Edition, co prawda, i jego miałem wysyłać. Mimo, że on ma jakieś tam uszkodzenia, to chciałem mieć taki komplet właśnie Starter, Bulbasaur, Squirtle, Charmander i Pikachu jako właśnie Shadowless, bo to są najstarsze karty, jakie mam. I tak do ramki jakiejś na ścianę powiesić. Może nie, nie, może nie do takiej dużej ramki, która jest za tobą, ale może bym miał jakiś tam odłamek takiej Dobrze, kolekcji. urwę kawałek, no. Tak. Ale jeśli chodzi o ten opening, no to tak. Bulbasaur mnie cieszył, Pikachu spoko. Szkoda, że nie czekam policzki, to jest zawsze takie małe rozczarowanie, ale i tak człowiek jest zadowolony. Dratini miał taki centering rozwalony, że No, dla. ten dół to była taka masakra na tym. Tak, totalnie. No nie było holo tak jak widzieliśmy. Tylko item finder. No niestety. I ten gościu, Więc. co był obok Logana Paula, powiedział mu, że chce odkupić tego item findera. Nie wiem, czy to było tak dla beki, czy na serio on chce go odkupić? Nie mam pojęcia. Trudno to ocenić. Natomiast no kurczę, szkoda. Przy 38 tysiącach dolarów za booster. Tak jak powiedziałeś, jest to hazard, więc mogło być różnie. Tak. Równie tam być Charizard, Blastoise albo nie wiem, Alakazam, Chansey czy cokolwiek innego. No po prostu się nie trafiło. Ja wiem, o, to co pisaliśmy, że gdybym ja taki booster kupił, to w środku by była trzecia energia. To jest gwarantowane. Ja nie zapomnę, jak dostałem od takiego znajomego z Australii parę boosterów. One co prawda były nie z base setu, tylko z jakiegoś innego setu. Ja już nie pamiętam, było w zeszłym roku. I on mi je wysłał. Było ich chyba z 10. Ja je wszystkie otworzyłem. W żadnym nie miałem holo. I to nie było tak, że on je ważył i wysłał lighty, bo absolutnie bym go o to nie posądzał. Ale tak jest po prostu moje szczęście. A pamiętasz swój pierwszy booster, jaki odpakowałeś? Pierwszy w Tak, życiu? w przypadku była Jinx. Jinx? Z base setu to było? Tak. Pamiętam, że to było tak, że mieliśmy jechać na urodziny takiego mojego znajomego. Moi rodzice zawsze wszędzie muszą być przed czasem, w stylu na przykład wyprawa na lotnisko, to jedźmy 3 godziny przed czasem, bo na pewno będą korki. Ale ja mam tak samo z takimi wyjazdami, powiem ci, że jak mam, to moja mama też tak: o, musisz mieć dawny zapas, a co jak ci pociąg odjedzie albo spóźnisz się na autobus? No i kurde, ja zawsze jestem na tym lotnisku te 4 godziny przed, muszę nadać i kurde, czekam cały dzień na podróż. Ale sorki, bo ci przerwałem, wróć do swojej historii z boosterem. No i właśnie byliśmy chyba godzina albo nawet 1,5 godziny przed czasem, przed tymi urodzinami. I ja mówię do mamy, bo pojechałem tam z mamą i mówię, że chodźmy, chodźmy do sklepu, kupimy booster Pokémonów. Chodź, 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 kupimy. No i poszliśmy, kupiliśmy. Lepsze to było niż te urodziny. Ale tak, ale w środku jedyne co było ciekawego to Jinx, więc. Taki był poziom. Ja dlatego bardzo dużo kupowałem tendeków, bo w nich jakby brałem, ja już widząc, że nie mogę złapać żadnego holo, To brałem tam miałeś sobie. gwarantowany jeden holo. I to był dla mnie fascynujący wybór, bo ja sobie szedłem, kupowałem taki tendek i miałem na przykład Boboriona, albo Kangaskhana, albo Laprasa. Ja się cieszyłem, że na te 60 kart, które były w środku, było jedne holo, bo na te 11, które były w boosterach, nigdy żadnego holo nie było. Więc odreagowałem sobie w ten sposób. Ja zauważyłem, że kurczę, lepiej jest kupić kilka boosterów, na przykład 10 z jednego źródła i je odpakować, niż po prostu pojedynczo. Bo może ci się trafić, że dostaniesz zważony booster, jeśli chodzi o te vintage'owe. Ale też mi się wydaje, że sama szansa na trafienie, tak, jeśli kupisz pod rząd boostery, jest większa, niż jakbyś kupował jakieś inne zestawy kolekcjonerskie. No to na pewno. To Dobra. zdecydowanie. Kolejne pytanie do ciebie. Czy grasz w Pokémon Go?
Pamiętam, że jak Pokémon Go wyszło w 2016 roku, to ja się rzuciłem na to, jak przysłowie wyleciało mi z głowy, więc ja się rzuciłem Myszy do sera. Nie wiem, też mi brakuje. na suchary, tylko nie pamiętam, czy to był łysy, łasy, czy jak. Ale pamiętam, że jak wyszło Pokémon Go właśnie w 2016 roku, to się rzuciłem na to mocno. Grałem, łapałem, biegałem, chodziło się po prostu wszędzie, żeby tylko te Pokémony złapać. Nawet z moim kolegą chodziliśmy razem do parku łapać Pokémony razem. I tam takie chmary dzieciaków się Tak, przemieszczało. wtedy wszyscy w to grali. Magmar, Magmar, Kadabra, coś tam. Wszyscy starsi od nas i od tych dzieci patrzyli na to jak na jakąś biegającą sektę, ale było fajnie. Natomiast jestem na tyle vintage'owy, że dla mnie to rzucanie tak pokebolem tylko jest takie wbrew tradycji. Ja bym wolał, wiesz, wystawić mojego Pokemona, powalczyć sobie z tamtym i Tak, trochę dopiero. go osłabić, potem złapać, jeśli w ogóle się Jeszcze w złapie. ogóle. Tak, jeszcze uśpić i tak dalej, czy tam nie wiem, czy cokolwiek innego użyć. Więc ja byłem tak mocno przyzwyczajony do tych starych gier, że dla mnie ta nowość była. Nie mogłem się w tym w ogóle odnaleźć. I ja chyba tak szczerze powiedziawszy, pograłem z pół roku, odłożyłem tę grę. Później po roku chyba do niej wróciłem, jak były jakieś nowości, chyba areny dodali czy coś. Tak, Już potem myślę. PvP weszło. Tak, chyba Tylko, że to tak. było słabe, bo naciskasz ekran Tak! jak głupi. Ja tak tłukłem ten ekran cały czas i tak stwierdziłem, kurczę, to w ogóle nie ma żadnego sensu, bo No. widzisz, ze mną był ten problem, że jak ja byłem małym dzieciakiem, to ja byłem turbokujonym. Ja ze wszystkiego miałem szóstki. Więc dla mnie Pokémony były takie, że ja się też ich bardzo mocno uczyłem. I dla mnie Tak. to to, że jak ktoś ze mną grał i wystawiał jakiegoś Pokemona, to ja wiedziałem, którego typu użyć, żeby mieć nad nim przewagę. Albo on ma na przykład na odwrót, ma słabość względem mojego. Więc to było fajne tyle, że trzeba było myśleć o strategii. A w momencie, kiedy walisz w ekran jak głupek, To traci to. sens. No dla mnie, może ja już po prostu jestem za stary, bo 20 marca będę miał 32 lata, więc ja już jestem po prostu za stary na takie rzeczy. I później powiem ci, że już nawet niespecjalnie patrzyłem, co się dzieje. Usłyszałem, że są jakieś rajdy, jakieś coś, ale stwierdziłem, że zostawię to młodszym pokoleniom. I co ciekawe, czasami jak idę do piekarni, albo na przykład idę do sklepu, i mimo pandemii mija się jakieś dzieciaki i one tam właśnie krzyczą, że o, złapałem Magmara, albo o, coś tam, nie wiem, wyskoczył mi, nie wiem, Farfetch'd, czy cokolwiek innego. To jest to tak niesamowicie satysfakcjonujące, że no, pokolenia o tyle młodsze, przede wszystkim ode mnie, nadal w to grają, znają te nazwy, no i jest to tak niesamowicie sympatyczne i miłe, że naprawdę robi to na mnie wrażenie. Natomiast wiem, że te roczniki, które były pomiędzy tymi Pokemonami, w które my się najbardziej wkręciliśmy, czyli tam Kanto i Johto, to później była taka luka, że ludzie w Polsce tak się interesowali. Było tych fanów zdecydowanie mniej, ze mną włącznie. Natomiast teraz jest taki rozkwit, takie zainteresowanie, że ja mam czasami wrażenie, że te dzieciaki 10-letnie, które biegają z Pokémon Go, znają więcej tych wszystkich Pokémonów, które istnieją, niż ja, gdzie ja się przede wszystkim Kanto, Johto i tyle. Dalej mam Alzheimera. Aha, czyli po prostu zatrzymałeś się na tych najlepszych. Najlepsze pierwsze Nie generacje. wywołujmy tutaj awantury internetowej. Bo wiesz, bo kurczę, bo przecież są tacy Znaczy tak, znam typy fanów Pokémon. Albo First Gen Only, tylko pierwsza generacja, reszta to zło. Albo właśnie pierwsze trzy generacje, a że potem o, posypało się od czwartej. Albo o, wszystkie Pokémony są super, wszystkie lubię i tak dalej. No to jest właśnie ludzie tak się dzielą, a to nie powinno być tak. Przecież to jest nasze wspólne hobby, wspólna pasja.
i zamiast się dzielić czy kłócić w internecie, to powinniśmy się, nie wiem, łączyć, wspólnie bawić. Przecież to jest No nasza tak, wspólna pasja. fakt. Jakby możemy się kłócić o to, jak bardzo irracjonalnym faktem jest to, że egzekwiut będący jajkami ewoluuje w palmę z kokosami. Ale no, czy ma tu sens, żebyśmy się o to kłócili? Albo, o, dokładnie, To albo jest ta czemu palma. to cholerstwo jest smokiem? No, czemu to cholerstwo jest smokiem? Ja kiedyś słyszałem uzasadnienie czemu, ze względu na to, że, ojej, ja to pewnie przekręcę, bo już nie pamiętam tego dokładnie, ale w Japonii jest jakaś tradycja dotycząca właśnie jakiegoś takiego drzewa, że ono zmieniało się w smoka, albo było zaklętym smokiem w drzewo, coś takiego było. Ale dla nas, Europejczyków, i osób, które nie znają aż tak tych wszystkich legend, no To może to nie mieć palma, sensu. która jest smokiem, to jest coś niesamowitego. Tak samo Dragonite, który jest żółty. Jakby why? Why? No to jest... Był niebieski, co się z nim stało? Tak, dokładnie. Co tam się złego wydarzyło? Czy zmienił dietę, czy nie wiem, no naprawdę. No, tak jak mówiliśmy z egzekutorem, czy z Dragonite'em, czy z czymkolwiek innym, no powinniśmy się cieszyć z tego hobby, a nie dzielić na tych, którzy lubią. O, dobry przykład. Ostatnio miałem giveaway'a i pytanie było o to, kto by był najlepszym kompanem Bulbazaura. Aha. I dostałem odpowiedź, że najlepszym kompanem byłby Trabisz, ze względu na to, że Bulbasaur jest tak bardzo śmieciowy, że powinien wylądować w koszu. Jak? Jak tak można mi powiedzieć? Oczywiście była dyskwalifikacja od razu. Automatyczna. W ogóle nie było. Ja mam dystans do siebie, ale nie dystans do Bulbasaura. Więc absolutnie nie było już dyskusji w tym temacie. Bulbazaur jest wspaniały. Powiem ci, że Bulbazaur jest takim polskim Pokemonem, można by powiedzieć. On powinien mieć cebulę. Tak, Jakby kiedyś właśnie do zrobią tego tak, chciałem że. nawiązać, że Polacy to trochę tacy cebulacy. Tak, jak zrobią kiedyś nasz region, to on powinien mieć swoją regionalną formę i zamiast bulwy mieć cebulę. A Ivysaur powinien już mieć taki, wiesz, szczypiorek, nie? To było genialne. Pamiętam, że nawet ktoś dla mnie kiedyś narysował takiego Bulbazaura, który ma właśnie cebulę. Nie wiem, czy udałoby mi się to teraz znaleźć, bo to było gdzieś w wiadomościach na Instagramie, Aha. ale wyglądało to niesamowicie. Taka, wiesz, piękna, idealna, złota cebula. To było niesamowite. Dobre. Kolejne pytanie jest do ciebie, związane z twoją kolekcją, bo jak ja zrobiłem filmik na kanał razem z tobą, to mi ludzie zarzucali, że o, zrobiłeś clickbait, karty milion złotych, przecież to tylko clickbait. Ale ja sprawdziłem twojego Instagrama. Napisałeś, że tam twoja kolekcja wynosi wartość ponad iluś tam tysięcy dolarów. Czy to, że powiedziałem, że twoja kolekcja jest warta ponad milion, to prawda? Wiesz, jeżeli ja listę wartości aktualizuję co miesiąc i jeżeli chodzi o to, co jest za moimi plecami, to tak, jak najbardziej. Tutaj mamy przekroczoną wartość miliona złotych. No, mówimy tutaj o 150 kartach PSA 10, czy PSA 10, jak kto woli. Natomiast tak, cała pierwsza generacja jest skompletowana od mojego ukochanego Bulbazaura aż do Mewtwo. I jeżeli sprawdzimy po kolei każdą pojedynczą kartę, jaka była jej wartość, ja nie mówię o wartościach, po jakiej one są wystawiane na sprzedaż, Tylko po tylko jakich mówię się sprzedają? tak, po jakich ostatnio były sprzedane. Ja nawet to robię tak, że ja nie patrzę na ostatnią sprzedaną, bo możemy mieć do czynienia na przykład z szilowaną aukcją, czyli taką, gdzie kolega sprzedawcy pompuje cenę po to, by w rejestrach te karty były droższe niż tak w rzeczywistości są. Natomiast ja biorę trzy ostatnie sprzedaże i robię z tego średnią arytmetyczną i wtedy wyliczam, jaka jest wartość kolekcji. Więc tak, za ścianą mam bańkę, natomiast oprócz tej bańki mamy jeszcze te karty japońskie. Tak, te przecież kilka boksów tam masz cały kompletny fosil, o ile pamiętam. Cały fosil, cały jungle i cały base set. Szaleństwo. Ja jedynie z tego, co otwierałem x lat temu,
To z japońskich kart mi się ostały. Jakiś czas temu na eBayu kupiłem, to trafiłem dwie holo, z tego co pamiętam. I jest to, już ci mówię, to jest Jungle, powiem ci. To jest Scyther i Pinsir. O, fajnie, fajnie, bardzo. I też chciałem je wysłać do PSA, mimo że mają zły centering, to one były świeże prosto z boostera i myślałem, żeby je zgradingować. Nawet ten Pinsir ma swirla pomiędzy rogami. O, to świetnie. Coś tak śmiesznie Fantastyczne złożyło. ułożenie. Tak. No i mam Chociaż tych kart. padają w słabych miejscach. Na przykład mój elektrod wygląda tak, jakby ewentualnie chciał skorzystać z toalety i ten swirl znajduje. To jest Ojej. najgorszy swirl, jakiego mam. I podobny jest Mew, też jakby tak puścił bombczka. To tak, Ojej, ojej. niestety. Swirl z gazem. Swirl z gazem, tak, to jest dobre podsumowanie. Natomiast część swirli jest rzeczywiście w takich fantastycznych miejscach, tak jak twój pinsir, tak jak na przykład pamiętasz tego Typlosiona, który. Tak, tą pięścią tak jakby uderzą. Tak, i pięścią uderza w swirla. Naprawdę, to jest piękne. Więc nie dementuję plotek, tak, bańka jest za mną. Jak zaraz się zerwie i spadnie na podłogę, to się bym roz... Albo dostał zawału i wtedy byś miał dopiero film. Kolekcjoner, który dostał zawału podczas nagrania. O! Weź, kurczę, ja bym musiał, kurde, dzwonić po pogotowie jakieś tutaj. Musiałbym szukać prywatnej wiadomości. Dobra, mam taką grę przygotowaną dla ciebie. Nazywa się ona... Nie lubisz gier? Lubię rzeczy, w które wygrywam. No to powiem ci, że tutaj możesz zostać tylko zwycięzcą, ponieważ tu nie ma żadnych punktów. Gra się nazywa Szybkie Strzały. Powiedz mi, kiedy będziesz gotowy i będziemy mogli Aż się zacząć. boję. Nie jestem gotowy. Musisz. To jest prosta zasada. Musisz na te wybory bardzo szybko odpowiedzieć. Dobra, dawaj. Dobra, Pikachu Bulbasaur. Bulbazaur. Wizard of the Coast czy The Pokémon Company? Wizards. Basset czy Shining Fates? Base, oczywiście. Karty angielskie czy karty japońskie? Japońskie. Beckett czy PSA? PSA. Pierwsza generacja czy wszystkie generacje? Pierwsza. Zły centering czy printline? Ale co ma zostać, czy co jest gorsze? No, nie wiem, co byś wybrał, bo kurde, stoisz między błotem a kowadłem. Kurczę, to jest ciężkie, wiesz? Powiem ci tak, że wybrałbym chyba kartę z gorszym centeringiem, dlatego że PSA słabo, Patrzy na jakby to. mniej dla nich to jest istotne, mnie by bolały oczy, więc gdybym miał wybrać kartę do bindera, to wybrałbym taką, która miałaby printline, bo printliny pod światłem, trzeba jakby złapać odpowiednie światło, żeby zobaczyć printline. A centering cały czas biłby mnie w oczy. Ale jakbym miał zgrejdować kartę, to wybrałbym z gorszym centeringiem. O! Okej, dobrze. 20-lecie Pokémonów czy 25-lecie Pokémonów? 25. Handel w Polsce czy handel w USA? No niestety w USA. Classic Holo czy Galactic Holo? To nie, to znowu jest trudne te pytania są. Właśnie chciałem, żeby były związane z kartami, jak najbardziej z Pokémonami. Wiesz co, może Galactic powiem, niech będzie. Galactic, a tu mnie zaskoczyłeś. Myślałem, że pójdziesz w klasyczny Holo. Ale Galactic to mają japońskie wszystkie, z tego No co... właśnie, dlatego chyba jestem zmuszony, bo wcześniej powiedziałem, że wolę japońskie, więc byłem przymuszony do tej odpowiedzi. Dobrze, no to przeszliśmy szybko przez nasze szybkie strzały. Kurczę. Powiedz mi, czy chcesz coś od siebie zareklamować? Bo uznałem, że będzie można zareklamować po prostu, czy masz jakiś profil na Instagramie, czy chcesz po prostu jakąś ofertę swoją, czy coś sprzedajesz, czy nie wiem. Może chcesz coś powiedzieć, dotrzeć do. Udało mi się kupić niesamowitą kartę. Ty to już wiesz, ale inni jeszcze tego nie wiedzą. Mój ulubiony Bulbazaur, oczywiście jestem bardzo monotematyczny, wiem, ale mój ulubiony Pokémon znajduje się w takiej bardzo, bardzo krótkim princie. To jest tak zwany No Rarity i to jest karta japońska. Zanim jeszcze był ten normalny wydruk. Te karty były pozbawione symbolu rzadkości i było ich bardzo, bardzo mało.
I taka karta PSA 10, właśnie Bulbasaur No Rarity, występuje tylko w 12 sztukach na cały świat. I po 7 miesiącach niesamowitej pracy, żeby tę kartę zdobyć, udało mi się ją, już nie wiem, czy to było wczoraj, czy przedwczoraj, było trzeciej w nocy, ja kończyłem negocjacje, jeżeli chodzi o zakup tej karty, więc ja już nie wiem, który to był dokładnie dzień, ale udało mi się ją zdobyć. Natomiast te karty No Rarity, zwłaszcza PSA 10, są tak niesamowicie drogie, że wszystkie Shadowlessy PSA 9 będę sprzedawał. Czyli jeżeli ktoś chce Alakazama Shadowless PSA 9, Blastoisa, Nidokinga i tyle, to zapraszam. Dobra, można cię znaleźć oczywiście na Instagramie Pokémon Kanto PSA 10. I to Tak będzie też do wygrania. jest, jest też giveaway, w którym warto wziąć udział. A jakie są zasady giveawayu? Może przypomnimy widzom? To jest tak, na moim profilu, jak stuknie mi 7 tysięcy, a zostało mało, bo chyba z 80 osób potrzeba do tego, żeby stuknęło 7 tysięcy, to trzeba będzie oczywiście mnie zafollowować, polubić i odpowiedzieć na bardzo krótkie pytanie związane, ja zawsze, z Bulbasaurem. I ja wtedy Oczywiście. wybieram najbardziej pewną odpowiedź, albo najbardziej taką, która mi po prostu przypadła do gustu. Czyli nie piszcie, że jego miejsce jest w koszu, bo nie wygracie. Ja ostatnim razem miałem dać jednego boostera, natomiast przyznałem dwie nagrody. Właśnie było pytanie o kompana, kto powinien zostać, kto by był najlepszym kompanem Bulbasaura. Jedna odpowiedź była osoby z Holandii i ten chłopak odpowiedział, że byłby to Pikachu ze względu na to, że mamy tutaj związek dwóch Pokemonów, które nie chcą ewoluować. Tam jeszcze to tłumaczenie było bardzo długie, ale już nie będę tego przytaczał, bo nawet tego nie pamiętam. A drugi to był mój bardzo świeży followers, który napisał po polsku wiersz o Bulbasaurze. O. Ja nie mogłem nie dać nagrody, więc poleciały dwa boostery. No i zobaczymy, czy kolejny giveaway też będzie tak fascynujący, że też będą właśnie dwa boostery do przydzielenia. A co najważniejsze, w tych boosterach jest 11 kart. Są to karty albo z base setu, albo z jungle, albo z fossil. Wszystkie w stanie prawie kryształ mięta. I co ważne, kartą holo gwarantowaną w O, środku. to ciekawe, Więc bo teraz tak. ciężko o takie rzeczy, a to są karty przecież, podkreślmy, vintage, których już nigdzie nie można dostać. Także myślę, że warto wziąć udział w takim giveawayu. Zachęcam serdecznie. Dobra. To co? Mamy chyba wszystko. Myślę, że mamy. Chyba, że masz jakieś pytanie, albo nie wiem, czy jest takie pytanie, na które chciałbyś odpowiedzieć, ale nikt ci go nie zadał? Jest takie pytanie, na które nie mogę udzielić odpowiedzi. Ale ta odpowiedź, tylko poczekaj, żebym w kadr za bardzo nie wjechał, ale ta odpowiedź, poczekaj, tak szybko przeleci, znajduje się tutaj w mojej ręce. To ja mam kolejne pytanie. Czy będziesz oceniał polskie karty Pokémon? Ja nic nie powiem na ten temat. Skąd ten pomysł? Czekaj, chyba zakłócenia. Nie usłyszałem odpowiedzi. Absolutnie, absolutnie. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam nic z tych rzeczy. Ja czekam. Ja tutaj zrobię slow motion takie, będzie. Zaraz tam wyłapiemy cokolwiek się da. Ale nie, Ja to. cię wtedy pozbędę cię. Nie, dziękuję za udział w programie. Ja. Już zupełnie zdyskwalifikowany. Nie no, dobra, nie będę robił slow motion, bo zaczynam się bać. Dziękuję ci za rozmowę. Słuchajcie, tam na dole jest taki przycisk. Klikacie prędkość odtwarzania. Zmieńcie sobie na połowę, sami zobaczycie. Kurczę, no. No i co teraz? No kurczę, no. Zaraz zmienimy ten program na sprawę dla reportera. Poczekamy, zobaczymy. Dokładnie. I się nie rozczarujemy, to najważniejsze. Jak będziesz miał już jakiekolwiek informacje, to ja cię zapraszam na kolejną rozmowę, bo będę miał do ciebie masę pytań związanych z tym projektem. Jak się czegoś dowiem,
Tak, bo ty nic nie wiesz teraz, nic nie wiesz. czegoś dowiem od siebie, to ci powiem. Porozmawiam ze sobą i dam ci znać. Dobra, dobra. Będziemy w kontakcie na Facebooku. Do widzów teraz prośba. Jeśli macie jakieś pytania do Rafała, napiszcie je w komentarzach. Oczywiście pytania, które będą miały największą ilość łapek, może zadam w kolejnej naszej rozmowie. Jak tutaj, powiesz mi coś więcej na temat tego czegoś, czego nie możesz powiedzieć, ale trochę pokazałeś, i tutaj niektórzy mogą się domyślać, ale nie wiem, czy się domyślą. Może być różnie, Dobra. ale bardzo chętnie. Na Dobra. wszystko odpowiem, na co znam odpowiedź. O, jeszcze mogę wam coś bardzo śmiesznego pokazać. Nówka sztuka, którą dostałem. I to jest tak śmieszne i dziwne, że warto to zobaczyć. Okej. Ale muszę wyjechać z kadru. To jest absolutny sztos. To jest first edition, booster box Poczekaj. dla Chihuahua. Słuchaj, to chyba jedyny booster box First Edition base set, na którego mnie stać. A chciałbyś małego boosterka? Jak to wygląda, kurczę? Powiedz mi I to jeszcze, że... mikrokarty. Czyli można odpakować? Ja nie Tak, mogę. tego nie zrobię, bo jestem chory na łeb. Nigdy nie odpakuję, ale tak jest. Kurczę, to trzeba mieć zajawkę, żeby tak usiąść, wydrukować, zapakować. Ja nie mogę. Jungle i Fossil tak samo. Też, oczywiście. Powinna być taka, nie wiem, gablotka. Właśnie na tym. Taka mała LEDowa, czy ta. LEDowa ta. O kurczę, to jest bulbazaur elektroniczny z firmy Tommy. Nie, Hasbro, ale Tiger chyba. I to jeszcze holenderski, żeby było śmieszniej. O ja. Taki śmieszny, udało mi się go zdobyć. A masz coś jeszcze z takich Hasbro retro vintage'owych rzeczy? Tak, temperówkę Bulbasaur. Czekaj, co ja tam mam z vintage'owych rzeczy? Ja ogólnie większość kolekcji mam Pokémonowej w Polsce, co prawda, ale raz będąc w sklepie Game, udało mi się zdobyć z 1999 roku Bulbapacks z Mewtwo. Taki oto. Jakie słodkie. O, Pokédex! To jest to, co widziałem u ciebie, ale ja mam odpakowane. Nie udało mi się w tym blistrze zdobyć żadnego. A z tych Mew, co tu jest Mew, to ja mam jeszcze jakieś tam inne Pokémony z polskiej dystrybucji. Tylko że tam była wtedy jakaś powódź i część tych kartonów jest wyrzucona, że po prostu dostałem opakowania zastępcze. A jeszcze tym mogę się pochwalić. To jest mój Bulba Binder. Aha, doszło coś nowych kart do kolekcji w międzyczasie? Tak, pojawiła się. Znaczy, tu jeszcze jest pusto, bo czekam na transport, ale z tego, co się pojawiło, to portugalskie bulbazaury. Portugalskie? A w Portugalii były tak samo nazwane Bulbazaur? Tak, był Jest. nazwany bulbazaur, natomiast Portugalczycy tak bardzo nie dbają o karty, że to był horror, żeby je Zdobyć w dobrym zdobyć. stanie. No tak, a po niemiecku udało ci się zdobyć Bizazam. Tak. I zarówno, tylko że też czekam na transport, ale niemieckiego bulbazaura. Tadam! PSA, oczywiście. No tak, jakbym nie kupić bulbazaura Jeszcze PSA. dziesiątki? Jak można by opluć taką dziesiątkę? Prawda? No. Śliczny, śliczny. Jego atak się nazywa tragicznie Szmarocer. A po polsku jakbyś miał dzikie pnącza albo ostry liść. Tak, te polskie ataki są czasami przekomiczne. Zwłaszcza Rowlet, który atakuje. Nie, kto to atakował? Atakuj nasieniem. Albo atakuj rysom. Tak, atakuj rysą. Jakbym był takim Pokemonem, to bym powiedział takie. What? Co? Bez sensu. Takie mieliśmy ataki. Chociaż te ataki się zmieniały na przestrzeni lat, bo to zależnie od tego, kto był tłumaczem. Na początku był chaos, bo kilka ataków miało. Znaczy, po angielsku one się nazywały inaczej, ale w Polsce miały na przykład ten sam atak. Albo to było przez błąd przetłumaczone, albo przez nieuwagę. I mieliśmy potem takie śmieszne chocki klocki. No i tak się wyglądało i było fajnie. Tak. A powiedz mi, jaki byś skomentował polskie tłumaczenie kart Pokémon? Czy widziałeś te karty Diament i Perła? Tak. Widziałem, co prawda nie wszystkie, bo tak jak mówiłem, ja jestem słaby w te nowsze printy. Słabszy pod kątem tego, że tu mam hopla, a
To jest moja totalna specjalizacja, a te nowsze aż tak nie. Natomiast rozpatruję to jako ciekawostkę. Szkoda, że nie było to, szkoda, że nie było to kontynuowane. Szkoda, że nie było to kontynuowane, no ale wiemy, dlaczego się tak stało. No po prostu źle się wstrzelili, wypuścili set Diament i Perła wtedy, kiedy w Ameryce wychodził Heart Gold Soul Silver. To był przeskok całej generacji kart, a po drugie cena była zaporowa, zwłaszcza te pierwsze ceny 23,99 za booster, 19,90, 18, 15, 12, 11, 10, 5, 2, 1. I do widzenia. Do widzenia, tak. Ja pamiętam, że odkupiłem resztki nakładu magazynowego i żałuję, że nie kupiłem wiesz czego, bo dzwoniłem bezpośrednio z importerem, producentem, miałem kontakt i panie Damianie, mamy tu ostatnie resztki jeszcze tutaj, czy będzie pan chciał? Wtedy ja powiedziałem, że chyba nie, bo nie mam kasy, a to była kwestia, że ja mogłem kupić talię, do której był przyklejony booster po złotówce. Pozostawię to bez komentarza. To był po prostu reszta magazynu i ja tego nie kupiłem wtedy, bo kupiłem inne booster boxy właśnie wtedy, Diament i Perła, Tajemne Skarby. Jeszcze do tej pory nie wiem, czy jako jedyny w Polsce mam ostatnie te boxy w takiej ilości, jakie mam. Plus jeszcze do tego pełna kolekcja, wszystkie, mam wszystkie, udało mi się zebrać z Reversami i z wszystkimi Holo Secret Rarami, właśnie polskie, jakie tylko wyszły. Dlatego się wtedy spiąłem, mówię, dobra, to muszę być ja, bo nikt tego nie zbierze inny. Także jak będziesz wiedział coś z tym projektem, to ja bym chętnie je wszystkie wysłał do ciebie. Ale co będziesz do mnie wysyłał? Wiesz co, żebyś mógł zobaczyć, czy warto je do PSA-ki wysłać. A, dobra, spoko. Ojej, to jest w ogóle bardzo ważna rzecz. I to jest temat, który powinien zostać poruszony, bo to jest istne szaleństwo. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że zupełnie nieoczekiwanie, bo powiem ci, że ja karty kupowałem rok wcześniej, a Instagrama to ja mam w ogóle od marca 2020 roku. I ja swój profil założyłem tylko i wyłącznie po to, żeby jak ktoś się mnie spyta, albo nie wiem, pójdę gdzieś spotkać się ze znajomymi i będę chciał im powiedzieć, o, kupiłem sobie takie karty, to zamiast, żeby przeszukiwać nie? To ja odpalę konkretną stronkę na Instagramie, powiem, tobie tu są moje karty. To miało mieć tylko i wyłącznie pragmatyczne zastosowanie, żeby to był taki, wiesz, cyfrowy album, którego ja nie zgubię, nie? Dobre, dobre. A skończyło się tak, jak się skończyło, i z tym szaleństwem. Więc zdecydowanie jest to śmieszne. Natomiast najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest to, co się niestety zdarza coraz częściej, zwłaszcza teraz, kiedy Pokémony są coraz bardziej popularne, a mianowicie chodzi o to, że ludzie bez żadnego cześć, co u ciebie, nie wiem, podoba mi się twoja kolekcja, albo, no nie wiem, bez jakiegokolwiek przywitania, czy w ogóle jakiejkolwiek interakcji, wysyłają zdjęcia swoich kart z komentarzem, wyceń mi, ile one są warte. Ja mam to samo. Dostaję zdjęcia, wyceń, ile te karty kosztują, za ile mogę je sprzedać, co na przykład ja dostaję to w masowych ilościach i na przykład dostaję takie karty, które w ogóle mnie nie interesują, bo ja rozumiem, gdyby jeszcze dostałbym wiadomość, o, szukam Charizarda, dostałbym wiadomość Charizarda, wyceń, no to bym powiedział, dobra, cześć, mogę za tyle kupić, czy coś, ale ja dostaję losowe karty, które po prostu chce ktoś ode mnie, żebym ja poświęcał swój czas na wycenę, a przecież gdybym ja odpisywał na te 10 wiadomości dziennie, wyceniał, sprawdzał na eBayu, no to bym po nic prostu innego nic nie robił, tylko bym się zajmował wyceną, jeszcze wolontariat uprawiał. I to są właśnie bardzo podobne ilości, o których wspominasz. To jest tak mniej więcej 10 osób dziennie, to bez problemu wysyła taką wiadomość. I tyle, że ja na przykład jak zaczynałem, to też nie wiedziałem, ile co jest warte, ale naprawdę, ludzie, najważniejsze jest to, że jeżeli chcemy czyjejś pomocy, żeby ktoś nam pomógł, ja w ogóle nie mam problemu, żeby pomagać, jeżeli chodzi o te stare sety, bo te nowe, nie jestem specjalistą, nie ma co mnie pytać. Ale jeżeli chodzi o te stare sety, ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania, bo tak jak widać, jestem strasznym gadułą. Natomiast
najważniejsze jest to, żeby traktować się z szacunkiem i rozpocząć jakąś interakcję, żeby najpierw porozmawiać o pogodzie czy o czymś, a później przy okazji spytać, ej, czy mógłbyś mi pomóc z wyceną tych kart, bo nie wiem, ile one są warte. A niestety te wiadomości nie wyglądają w ten sposób. One wyglądają najczęściej tak, że to są zdjęcia i wyceń mi je. Ja mam dwa podejścia. Kiedyś mój znajomy z Norwegii, który sprzedał mi waporiony, wymyślił taką regułkę, żeby odpisywać, że jak ktoś chce wycenę, to spoko $50 i wycenię ci te karty. Ja też nad tym myślałem, bo to kurczę, to jest czas nasz poświęcony na to, żeby to sprawdzić, wycenić i w ogóle. To działało rewelacyjnie, ludzie od razu przestawali odpisywać, ale ja tak czułem, że trochę to jest takie niefajne, bo wtedy stawiam się w takiej roli, że to wcale nie chodzi o to, jak ten ktoś się kontaktuje, tylko że ja chcę kasę. Więc moja regułka teraz jest inna. Jeżeli chcecie wycenić karty, to korzystacie chociażby z kart marketu, z Mavina, jest taka strona mavin.io i tam możecie sprawdzić wszystkie karty sprzedane, w jakich one cenach były sprzedane, albo taką stronkę 130sales.com. I tam też możecie znaleźć wszystkie właśnie sprzedane karty. I jakby bez problemu na pewno każdy je znajdzie, ponieważ ja z tej strony korzystam, czy właściwie z tych trzech, no właściwie z dwóch, najbardziej z Mavina i ze 130 Sales, korzystam na co dzień. To jest bardzo ważne, bo ludzie czasami wysyłają oferty, że coś kupią od nas za ułamek rynkowej ceny. Albo na odwrót. My mamy kartę, która myślimy, że jest warta miliardy dolarów, a tak naprawdę nie jest. I myślimy, że to jest first edition z 95 roku. Tak, ten 95 to jest hit tak samo. To się bardzo często powtarza. Natomiast nie ma co też tego tak demonizować, no bo jeżeli ktoś zaczyna i się po prostu na tym nie zna i patrzy, że jest tam 95, to myśli, że one są z tych 95 rocznych. No, problemem jest to, że po prostu edukacja pokemonowa w Polsce jest dość słaba i ludzie mało wiedzą na ten temat. Niestety, zwłaszcza ci, którzy zaczynają, no ale gdzieś trzeba wystartować. Ale tak jak mówię, zamiast torpedować kogoś pytaniami, ile to jest warte, bez żadnego intro, lepiej naprawdę wejść na jedną z tych trzech stronek, tego poszukać, popatrzeć sobie i więcej się nauczymy. Ja tak powiem właśnie, że Charles, mój przyjaciel z Australii, jak ciągle go tak pytałem, a ile to, a ile powinienem za tę kartę PSA 10 zapłacić, a ile za tamtą, to on powiedział, Rafał, skorzystaj z strony mavin.io i dowiesz się, ile powinieneś zapłacić. Miał już mnie trochę dosyć, ale i tak zrobił to bardzo po przyjacielsku. I szczerze powiedziawszy, ja się więcej nauczyłem w momencie, kiedy zacząłem korzystać z tych stronek, porównywać jakość tych kart, patrzeć, jak one wyglądają, czym się różnią, niż tylko jeżeli ktoś ci rzuci kwotę $50 albo $1000. Dużo więcej się nie dowiedziałeś, poza kwotą, która jest bardzo relatywna i zmienna w czasie. No tak, bo nawet jak samemu spojrzysz na to, co się dzieje na stronie, to przy okazji zobaczysz, że ta karta kosztuje tyle, a ta inna kosztuje tyle, a taka wersja i tyle, i tyle. Właśnie to też podkreślam, tak, że gogle nie boli. Tak, tak, tak. No chyba, że badamy zdrowie, to wtedy każdemu wyjdzie rak mózgu. Tak, do doktora Google czy cioci Wikipedii nie polecam chodzić z takimi sprawami. Najlepiej się skonsultować wtedy z lekarzem lub farmaceutą. Tak, a jeżeli chodzi o ceny kart, to trzy stronki, a wszystko inne to zapraszamy do nas. Dokładnie. To co, Rafał, dziękuję ci za rozmowę. Też bardzo dziękuję. Koniec. Cięcie.